To musiało kiedyś nastąpić. Lewandowski, a właściwie mnóstwo Lewandowskich, zadebiutowało w lidze Red Box Trójmiasto. Na pierwszy ogień wirtuozów z Dortmundu i Sewastopola poszły autobusy i tramwaje 2. ZKM, czyli. Zaczęło się jak na Westfalenstadion lub jak to woli Signal Iduna Park. Po celnych strzałach Lewandowskich prowadzili Lewandowscy 3-0 i zaczęli płacić frycowe Beniaminka, bowiem po 4 kolejnych bramkach ZKM-u musieli dokonać prawdziwego szturmu bramki rywali, aby ostatecznie zdobyć swój pierwszy punkt w lidze Red Box Trójmiasto. Warto zaznaczyć, że również ZKM 2 zdobył tego wieczoru swój pierwszy punkcik. Panowie, tuż po meczu Lewandowscy i ZKM 2, koledzy się przedstawił. Rafał. Nazwisko. Piruk. Tak. I Robert Jaworski. Robert Jaworski, Robert Lewandowski, czyli czyli Jaworski, tak. Jest remis, tak? Ale tam kontrowersja była, co? No ewidentnie bramka była, bramkarz chyba z dwa razy wyjmował piłkę z siatki, bo sędzia nam tego nie uznał. No jesteśmy trochę zdenerwowani tym wszystkim, no ale niestety, no taka jest piłka, trzeba grać dalej. A co ty powiesz o tej sytuacji, no bo tu jeszcze musi być odpowiedź. Nie wiem, no szczerze ja tego dobrze nie widziałem, bo ja stałem akurat, bramkarz zasłonił całą piłkę, więc ja nie mogę powiedzieć, czy była, czy nie. No niestety, no futbol jest taki nieprzewidywalny, że naprawdę, no... Remis mi się wydaje sprawiedliwy. Ja powiem tak, słuchajcie... Przepraszam, chłopaki prowadzili 3-0 i chwała im za to. I obudzi nas w końcu jakąś taką moc, że wyciągnęliśmy na 3-3 i nawet prowadziliśmy. No, i nie udało się utrzymać do końca. No niestety nie, no ale w końcu pierwszy punkcik, nie? Tak, nareszcie. A z kolei dla was, Robert, ten debiut, no wyście już grali w Pucharze, to był debiut ligowy. I jeśli chodzi o sam sobie debiut, no to w porządku, tak? Ale jeśli chodzi o przebieg gry, to nie może być zadowolony, tak? Nie, no wymagamy od siebie bardzo dużo, dużo więcej. Trochę nawierzchnia nie sprzyja naszej technicznej piłce, bo jesteśmy dosyć techniczną drużyną, graliśmy dużo wcześniej ze sobą. Ale to się rozumie, że przyzwyczajicie. Mamy nadzieję, że się przyzwyczajimy do tej nawierzchni. Ciężko jest cokolwiek teraz powiedzieć, no. Słyszałem tam z waszego obozu w trakcie meczu, gramy piach, gramy beznadziejnie, wiesz, no nie... No, jeśli remisujemy mecze, chcemy wszystko wygrywać, tak? I musimy brać jakieś poprawki na te sytuacje, które mamy, musimy je analizować potem i strzelać to, bo musimy awansować, taki jest cel na tą rundę. Rozumiem, to tobie na chwilę już dziękuję, za chwileczkę będziemy w Liga Red Box gra, a ty powiedz mi jeszcze tak, bo u was jest w ZKM 1 i w ZKM 2 jest przewaga motorniczych, czyli rozumiem, że motorniczy grają lepiej w piłeczkę niż autobusiarze. No. Jakaś tam rywalizacja jest taka wewnętrzna, czy nie? Znaczy wewnętrzna to może nie. Po prostu wspieramy się. Pierwszy zespół wspiera nas, a my wspieramy pierwszy zespół. Wspieracie się. Tak. Może niekoniecznie pierwszy zespół tak nas wspiera, skoro mamy jeden punkcik, nie? Ale słuchaj, ten punkcik jest, jak tak szóstką jedziesz, rozumiesz sobie, czy dwunastką? No to jest ciężko, dużo studentów teraz. Ale tak sobie myślisz o tym, kurczę, co tu zrobić, żeby poprawić jakąś taktykę, żeby bramaczek więcej strzelać? No tutaj mamy naszego kolegę, który zajmuje się naszą stronką internetową. Tak. No i on jest takim właśnie naszym taktykiem głównym. Aha, rozumiem. Ale rozumiem, że w trakcie pracy myślisz sobie oczywiście o meczach, czy tam jakiś tablecik jest, czy komputer w tramwaju, jak to wygląda? No komputer też jest. No, myślimy cały czas, żeby dobrze reprezentować naszą firmę. Tak. Mimo wszystko z tego miejsca chciałbym podziękować naszej kochanej pracy, że dofinansowali nas i że możemy tu grać. Tak, już na koniec, żeby było jasne, ja rozumiem, że żaden układ tutaj nie poszedł, że biletów za darmo nie będziecie mieli od ZKM. No, będziemy musieli porozmawiać na ten temat, chyba już tutaj... Wiesz, tą bramką, wiesz, taką, no, była, no, nie była, wiesz... No, pewnie jakby było zwycięstwo to ZKM-u, to byśmy mogli o tym porozmawiać, ale tak to myślę, że ale będzie ciężko. Tak, żeby tak Wilk City, to tak naprawdę bramka Ukrainy z Francją na Euro była bardziej wyrazista niż ta wasza. No, ciężko mi się z tym zgodzić, no, była na 4-4, na 4-4. Ewidentnie. Chciałbym wszystkich pozdrowić i trzymać się za nas kciuki, no i tu kolegom chciałbym życzyć powodzenia, no i upragnionego awansu. Okay. Ja tak samo pozdrawiam wszystkich kolegów również i Roberta Lewandowskiego. Okay.